No siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z filmem, którego jeszcze nigdy nie nagrywałam. Natomiast jak na Instagramie zadałam wam pytanie, jakie filmy chcielibyście, żebym nagrała w najbliższym czasie po moim powrocie z nadmorza, to dostałam też odpowiedzi, że reakcja na stare filmy, tudzież slash stare bookhole, takie wiecie, czy kupuję to co czytam. Co, zaraz, co ja powiedziałam? Czy czytam to, co kupuję? Zupełnie na odwrót. Czy czytam to, co kupuję? Taki filmik już u kogoś widziałam. Doktor Book, zdaje się, nagrywa taki filmik. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast pomyślałam, że znajdę sobie jakiś mój stary book haul i razem go obejrzymy i zobaczymy, czy czytam te książki, które kupuję. Bo na bieżąco teraz jakby z tymi bookholami to byłoby bardzo słabo, więc lepiej faktycznie zajrzeć do takich trochę starszych filmów. Ostatnio w ogóle zrobiłam też wielką czystkę, ponieważ ja nie jestem w stanie obecnie patrzeć na filmy takie moje pierwsze sprzed 6-7 lat, bo są tragiczne, nie mogę siebie znieść. Więc teraz większość takich najstarszych znajdziecie jest z 2017 i też tutaj widzę, że mam bookhol marzec 2017. To jest chyba już ten czas, gdzie generalnie się troszeczkę ogarnęłam i wiedziałam, w jaki sposób mniej więcej chcę występować do was przed kamerą, żeby nie być na maksa sztuczną, tak jak byłam na samym początku, czego po prostu teraz już nie mogę znieść, nie mogę na to patrzeć, więc tamte filmy po prostu sprywatyzowałam, nie szukajcie ich. Ale tak, przejdźmy do marcowego book haulu 2017. W kadrze filmiku wyglądam jednak gorzej niż na zdjęciach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak przetrwonić wszystkie oszczędności, które powinno się zbierać i przez pół miesiąca żreć gruz jak biedny student, to zapraszam was na ten book haul, który... To jest wciąż mój sposób bycia przez ostatnie 4 lata. Nie jest wielki, bo mam wam do pokazania 10 książek, przy czym jedna jeszcze... Dobra, może jednak troszeczkę przyspieszymy. Wtedy w ogóle nagrywałam book haule co miesiąc. Książek. Po pierwsze książka, o której zapomniałam wam powiedzieć właśnie w zeszłym miesiącu, jest to Zaufaj mi, Jaylin. Jeśli chodzi o Jaylin, czyli Jennifer L. Armentrout i jej książki, takie bardziej obyczajowe romanse, czyli to Zaczekaj na mnie i jeszcze jedno właśnie, które miałam, pozbyłam się ich, nie czytałam ich, po prostu je odsprzedałam. Pierwszą z tych książek jest Miasto Kości Cassandry Clare. Jeżeli oglądacie... Miasto Kości ja już miałam przeczytane nawet wtedy, kiedy kupowałam tę książkę, bo to była jedna z pierwszych książek, która zaczęła w ogóle moje takie większe czytanie i to była chyba jedna z pierwszych książek, które czytałam wchodząc w BookTube i wchodząc w nagrywanie na YouTube w ogóle. Ale wtedy była pożyczona od mojej przyjaciółki. Dalej mamy Dożywocie Marty Kisiel, polską autorkę. Słyszałam o Dożywociu bardzo dobre opinie. Dożywocia nie czytałam, natomiast być może wkrótce się to zmieni. W ogóle Marty Kisiel chyba nie czytałam nic, a swego czasu była autorką taką bardzo... Trudno powiedzieć, że rozchwytywano, ale taką, której wszyscy czytali książki jakieś i wszyscy mówili, że są takie zabawne, fajne, właśnie lekkie. Później dopiero chyba jakieś takie poważniejsze, troszeczkę w sensie mniej śmieszne zaczęła pisać, natomiast ja żadnych chyba nie czytałam, ale zobaczycie w kolejnym filmie, że być może to się zmieni i Dożywocie wreszcie przeczytam po, jak widzę, 4 latach. Fajnie. To książka Dwór Mgieł i Furii Sary J. Maas, czyli póki tom co drugi jest bardzo źle. Akotaru. Dwór Mgieł i Furii nie czytałam, dlatego że w ogóle nie zaczęłam tej serii, bo cały czas kończę Szklany Tron. I został mi jeden tom Szklanego Tronu najpierw jeszcze do dokończenia, a potem się zabieram za Dwory. Ale tak, no mam w planach jeszcze w tym roku Dwór, jak się nazywa ten pierwszy? Cierni i Róż, Dwór Cierni i Róż. Pierwszy tom zamierzam jeszcze w tym roku przeczytać, więc może nawet się uda Dwór Mgieł i Furii, który ma tak piękny kolor, że jak go teraz tutaj widzę, to się zachwycam. Dobra, co mamy dalej? Przestań tyle gadać. Jest to Promyczek Kim Holden. Promyczek. I jest to książka, która mam nadzieję mnie wzruszy. Słyszałam różne opinie na jej temat, generalnie większość pozytywna. Promyczka też nie przeczytałam. I też mam go chyba w ogóle w TBR-ze na ten rok. Ale nie wiem, czy to się wydarzy, bo ostatnio nawet troszeczkę sobie robiłam
przemeblowanie w książkach, takie mini. I no, ten promyczek tam leży i patrzy i czeka, ale szczerze mówiąc, ja nie mam za bardzo ochoty na takie obyczajowo romansowe książki ostatnimi czasy w ogóle. Bardzo mało takich czytam, jeśli już. No i tak zdecydowanie ta chętka mi na promyczka przeszła póki co, więc nie wiem, czekam, aż być może znowu poczuję chęć sięgnięcia po takie książki i wtedy będę miała co czytać, bo mam jeszcze takich parę nieprzeczytanych na półce właśnie. Co mamy dalej? Przeczytałam w tym miesiącu i jest to bez słów mi Sheridan. Wreszcie książkę, którą przeczytałam. Recenzję również nagrywałam. Bez słów przeczytałam, ale mam jeszcze jakby drugi tom poniekąd, który jest o innych bohaterach i jej już nie czytałam. Fajnie. Ale bez słów czytałam, to się liczy. Jest punkcik dla mnie. Wszyscy, absolutnie wszyscy się zachwycają. Począwszy od zagranicznego, kończąc na polskim booktubie Diabolika. Diabolika S.J. Kinsaid, jeżeli dobrze mówię. Diabolika jest również przeczytana. Przeczytałam ją również po 4 latach. Chyba jeszcze w tym roku ją czytałam. I przeczytałam, więc jest kolejna odhaczona, brawo. Podobna sytuacja z kolejną książką, Prawdodziejka. Prawdodziejkę też czytałam, tak. I czytałam ją dokładnie w tym samym miesiącu co Diabolikę, więc się w ogóle jakoś tak ciekawie złożyło. Natomiast Prawdodziejka mi się niezbyt podobała, ale mam już kolejne tomy, więc jeszcze dam szansę tej serii. Bardzo chciałam książkę Nieznajomy, jedną z nowszych książek Harlana Cobena. Ona była właśnie za 2 dyszki. Harlan Coben, Nieznajomy. Ja nawet nie wiem, które książki Harlana Cobena mam, ponieważ on napisał ich bardzo dużo. Ja czytałam część z tych, które mam, część tych, których nie mam, bo je gdzieś tam pożyczałam od kogoś, albo z biblioteki, albo coś tam jeszcze. Natomiast ja nigdy nie pamiętam. Dobrze, że ja mam listę książek wszystkich moich spisaną w telefonie, bo ja nie pamiętam nigdy, jakie Cobeny mam. Już co prawda ich nie kupuję, bo też mniej czytam Cobenów. No i zresztą strasznie dużo by mi miejsca zajmowały na półce. Nie mam po prostu potrzeby ich posiadania. Ale nawet nie wiedziałam, że mam nieznajomego. No więc, jak możecie się domyślić, jest nieprzeczytany. Mam się na 6 lat później. To kojarzę, książka, że mam. Którą, to jest chyba ta seria z Mickiem Wolterem. Bo jeden z moich wujków też trilogia. Zbiera Cobena, czyta Cobena. Czy coś jeszcze? Nie. To wszystko, jeżeli chodzi o marzec. Strasznie mi dzisiaj włosy odstają. Przepraszam was, że tak się ciągle poprawiam, ale strasznie mnie wkurzają, jakie widzę. Dobrze, może przejdźmy sobie do jakiegoś innego miesiąca. Niżej widzę book haul z sierpnia i września 2017. Niechaj będzie. My się witamy w kolejnym filmiku na moim kanale i że mi się wtedy chciało tak malować. Przyszedł czas, aby podsumować sierpień i wrzesień. Ale i miałam fajne te niebieskie włosy. Będzie to book haul zbiorczy właśnie z tych 2 miesięcy. W sensie ja uwielbiam moje czarne. Nie mogłabym wrócić do mojego naturalnego koloru teraz. Jeszcze 2 książki, które ale ten cel taki niebieski. O, jak takie śliczne. Kupiłam mnie w czasie mojego wyjazdu do Wrocławia, gdzie nagrywałam. Może kiedyś sobie takie znowu zrobię. Nieważne. Przejdźmy do książek może, co? Kiedy wyszliśmy w młodzieżówkach, to było w Otchłani, autorstwa Beth Revis. Słyszałam coś o tej książce, jakieś tam przestrzenie kosmiczne i tak dalej. Zainteresowała mnie ta okładka, tak szczerze powiem, że jak ja chodzę do takich właśnie księgarni z tańszymi książkami, to co przykuwa mój wzrok, to najpierw okładka, którą skądś kojarzę, albo tytuł, który skądś kojarzę, ale jednak zawsze to... Dobra, w Otchłani nie przeczytałam. To jest jakiś kosmiczny romans chyba. Wiem o tobie wszystko. No i akurat ona kosztowała 13 zł, ale jeżeli dobrze kojarzę, to jest to jakaś książka o stalkerze. I wydaje mi się, że to będzie coś ciekawego. Jeszcze żadnego thrilleru, kryminału nie czytałam o tej tematyce, a wiem, że jest kilka dobrych takich. Zobaczymy, jak będzie z tym właśnie. Polowanie książek w Biedronce. I akurat były bestsellery za 25 zł. I jeden mnie zainteresował, Simon Beckett. Simon Beckett... No nie, Simona Becketa czy Becketa... Becketa czytałam tylko Chemię Śmierci i mi się podobała, ale potem chciałam je czytać po kolei i nie wiem, które się jeszcze tam to mam, ale nie wiem w ogóle w jakiej kolejności one są i które to mam i ostatecznie nie czytałam. Więc... Te 3 książki, po pierwsze Endgame, tom pierwszy wreszcie, bo chciałam się za nią zabrać bardzo dawno temu, ale jakoś wcześniej nie mogłam się zabrać do tego, żeby ją kupić, a teraz kosztowała po tej promocji chyba 12 czy 15 zł, naprawdę
bardzo niska cena to była, a około 20 zł, może też mniej, były kolejne tomy, no ale stwierdziłam, że dobra, tak, ostatecznie ja kupiłam wszystkie, a nie przeczytałam żadnego. Kusiłam się również na czwarty i ostatni tom Chłopców Jakuba Ćwieka w tej okładce takiej twardszej, to nie wiem, to jest broszurowa, czy jaka to jest okładka, ta, która ma też integrowana rzeczkę w środku. To chyba za 16 czy 17 zł właśnie w takiej oprawie, w jakiej chciałam, więc super. No i coś, co wydaje mi się dealem życia, czyli książka, która była prawie o połowę tańsza, a jeżeli chodzi o jej standardową cenę, jej rozmiar i to, że jest w twardej oprawie, i kosztowała 32 zł. Wydaje mi się, że to jest cena naprawdę bardzo dobra. I mówię o Małym Życiu. Małe Życie oryginalnie kosztuje, cena okładkowa to jest 60 zł, tak, bez grosza. No już darujmy sobie te grosze, okej? I kupiłam ją za około 32 zł, właśnie w twardej oprawie. Przeczytam ją w tym roku, naprawdę. Przeczytam Małe Życie w tym roku. Chyba, może. Postaram się. Ostatnio mam ochotę na sporo z grubych książek, które mam, więc trzymajcie kciuki, może wreszcie nadejdzie czas na Małe Życie. Jej. Natomiast jeśli chodzi o Chłopców, ja w ogóle ostatnimi czasy absolutnie nigdzie tej serii nie pokazywałam, a ja bardzo lubiłam tę serię, bo tam to jest jakby Jakub Ćwiek zainspirował to Piotrusiem Panem i wrzucił tych chłopców jako dorosłych facetów z gangu motocyklowego i w ogóle z takim troszeczkę niby naszym świecie, ale z takimi fantastycznymi elementami i dzwoneczek, która jest zarąbistą, mocną babą i jest mamą tych wszystkich chłopców, tak jakby, no po prostu uwielbiałam tę serię. No i ten czwarty tom przeczytałam, troszeczkę zakończenie mi się niezbyt podobało, ale znaczy jakby rozumiem je w pełni. Kwestia jest taka, że no mnie się niezbyt podobało, bo ja nie chciałam, żeby się to tak kończyło. Na zdrówko. Ja, dziękuję. Widziałam, jak mi machasz, ale nie mogłam przerwać w środku zdania. No machałam, myślałam, że mam czas, żeby cię ostrzec, że sobie będę kichać. No to cóż, trudno. Dobra, Małe Życie jeszcze zobaczymy. Lećmy dalej. Moją Lady Jane. Nie zamawiałam tej książki, nie planowałam jej kupować w najbliższym czasie. Słyszałam, że jest prześwietna, słyszałam, że jest tak super śmieszna. Moją Lady Jane dostałam kiedyś tak po prostu w paczce od księgarni. Z jakąś zakładką, która miała tam dopisek miłego czytania. Nie wiem w ogóle, o co chodziło. Czy to dlatego, że wpisałam w komentarzu, że to tam z czyjegoś polecenia kupuję, czy... Nie wiem, w ogóle nie zajarzyłam. Nie zajarzyłam dlaczego. Nigdy się nie dowiedziałam i ta mystery nigdy nie została rozwiązana. Natomiast ponieważ nawet już wtedy nie chciałam czytać tej Lady Jane, leżała tak na mojej półce, aż w końcu też ją sprzedałam, bo no, stwierdziłam, że to nie jest coś, co ja bym chciała czytać i dalej tak jest i no nie żałuję, po prostu ją sprzedałam. Dostałam również niespodziewanie piąty tom Millennium. Nie przeczytałam nawet do końca trzeciego tomu, dlatego że miałam to jest chyba tom piąty. I niewygodnie mi się czytało na Nie, czy czwarty, czy piąty Millennium Stiga Larssona, tylko że te tomy po trzecim już nie są pisane przez Stiga Larssona. Nie chciałam ich czytać, więc ją też sprzedałam. Natomiast dalej chcę bardzo zdobyć pierwotne trzy tomy i przeczytać wreszcie trzeci, bo kiedyś tak mniej więcej chyba go sobie słuchałam w audiobooku, potem próbowałam czytać w e-booku, ale wtedy jeszcze miałam e-booki tylko na telefonie i było to strasznie niewygodne i mi się nie chciało i przerwałam. Tym bardziej, że to była no, długa książka, a te książki były tak zarąbiste, muszę zdecydowanie do nich wrócić. I nie mogłam się zdecydować, więc nabyłam aż trzy. Piękna ta jest, to jest tak piękna okładka. W ogóle no, ta seria jest niesamowita. Zresztą zobaczcie książki. Zaraz kolejne. Akademia Pana Kleksa czytałam w podstawówce, czy to się liczy? Czarnoksiężnik z Krainy Oz, czyli taka też dziecięca klasyka. Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Nie ciągnie mnie w ogóle teraz do tych książek dziecięcych, poza Muminkami. Muminki chodzą mi po głowie bardzo, ale to generalnie zawsze, bo jestem muminkowa dziewczyna. Po posturze mojej też to widać. Ha. Księga Dżungli, też Księgi Dżungli nie czytałam. Nie wiem, kiedyś może przeczytałam te klasyki dziecięce, ale... na razie mi się nie chce po prostu. Sexy Bastard, tom pierwszy, chyba. To są jeszcze te czasy, kiedy czytałam erotyki.
rany boskie, wieki temu, no 4 lata, troszeczkę się zmieniło. Ale to oczywiście przeczytałam, chyba nawet film o tym nagrywałam. Natomiast już takich rzeczy też nie czytam. I generalnie są jeszcze jakieś 3 czy 4 nieprzeczytane u mnie na półce. I też czekałam na lepsze czasy, bo obecnie to nie są ich czasy. Ich czasy się już póki co skończyły. Ostatnia książka, która do mnie przybyła, dosłownie już pod koniec września, to drugi tom Żniwiarza, czyli Czerwone Słońce. Czerwone Słońce, bo się czasami zastanawiam, nigdy nie mogę zapamiętać, czy to jest Słońce, czy Księżyc. Ale jest Czerwone Słońce, recenzowałam oba tomy Żniwiarza. Tak, tak. Żniwiarz też przeczytany. Przeczytałam do trzeciego tomu włącznie i nie kontynuowałam. I ostatnio nawet się zastanawiałam, czy sięgnąć po Żniwiarza, ale miałam inne, które, na które bardziej miałam ochotę, więc ostatecznie się za nie zabrałam. No to tak, Żniwiarz dalej czyta, czeka na swoją kontynuację, w sensie w czytaniu przeze mnie. Ale Żniwiarza bardzo lubię, Żniwiarz jest naprawdę super. Także jeśli nie czytaliście, to czytajcie. Ja po prostu muszę się zabrać za ostatnie dwa tomy, które zresztą no oba mam, tylko po prostu jeszcze nie przeczytane. Dobra, w tym Wookholu już nic nie mam. I się zastanawiam, czy jeszcze jakiś odpalać. Może lepiej nie, bo się okazuje, że tylko się upokarzam. Także tak, jeżeli chodzi o te moje bookhole, no to jak widzieliście, albo większość książek jest dalej nieprzeczytanych, albo większość książek została sprzedana, bo ostatecznie nie chciałam ich czytać, albo coś w tym stylu. Czasami robię jakieś takie, wiecie, porządki w książkach i jak faktycznie już tak na 100% jestem przekonana, że danej książki nie chcę, to po prostu ją sprzedaję. Ale rzadko tak się dzieje. Mało jednak tych książek wyprzedaję. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten filmik, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli chcielibyście kolejną edycję jeszcze z jakichś innych starych bookholi, to dajcie znać, to nagram coś takiego jeszcze raz jakoś później. No a my po prostu widzimy się w kolejnych filmach, także dzięki wam jeszcze raz za oglądanie, do zobaczenia i pa!